Cześć! Zanim obejrzycie materiał, który dzisiaj jest lifehackiem pokazującym, jak łatwo zaoszczędzić czas i pieniądze, to dwa słowa sprostowania odnośnie tego planowanego DLC, bo narosło wobec tego już sporo zamieszania, z tego co zdążyłem zauważyć w komentarzach. Więc wyjaśnijmy sobie jedno. Nawet sam moderator z Discorda, z oficjalnego kanału FS-a, raczył się wypowiedzieć i ja się z nim zgadzam i w odniesieniu do właśnie jego wypowiedzi postanowiłem jeszcze dwa słowa na ten temat powiedzieć. Lisertan jest osobą, która skupiona jest wokół społeczności, bardzo dużo od siebie daje, natomiast w jego wypowiedziach często jest tak jakby drugie dno. Czasami coś mówi i nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Tak samo jak zarzekał się, że nie będzie John Deere, okazało się, że John Deere jest. Więc to, że powiedział, że nadchodzące DLC nie będzie klasem i nie będzie John Deere'em stało, to wcale nie oznacza tego, że jakieś z tych maszyn się nie pojawią. Czyli mówiąc, że okej, najbliższe DLC to nie jest klas, okej, to DLC może nie być klasem, czyli w sensie, że nie dostaniemy 30 maszyn, powiedzmy, klasa, ale wcale nie wykluczone, że możemy dostać takiego Xeriona, który jest gdzieś tam w plikach gry ukryty. Jeżeli do tego faktu dołożycie markę Samsung, na którą licencję posiada Giants, czyli w tej odsłonie mamy Samsona, to marka Samsung produkuje taką specjalną naczepę wóz asynizacyjny właśnie do Xeriona. Więc jeżeli te dwa fakty sobie połączycie, to znowu powstaje nam jakaś błędna plotka, która mogłaby świadczyć o tym, że jednak ten Xerion się pojawi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to pamiętajcie, że my mówimy teraz o pierwszym DLC, a to nie jest wykluczone, że w kolejnych DLC coś tam się pojawi. I na horyzoncie pamiętajcie też, że zawsze jest jeden jakiś tam duży dodatek z cyklu Gold Platinum, jak zwał, tak zwał. Czyli jeden taki duży, zawierający no dużą paczkę maszyn, jakąś tam mapkę i tak dalej, każdy wie o co chodzi. Więc słuchajcie, ucinając wszelkie spekulacje, plotki i tak dalej, czekamy na oficjalną zapowiedź, bo inaczej wpadniemy w błędne koło, a na końcu i tak nikt nie będzie wiedział o co chodzi, więc czekamy na oficjalne informacje i tego się trzymajmy. Nie odrzucamy ostatecznie klasa, nie odrzucamy John Deere'a, bo jako duże DLC to się może nie pojawić, natomiast jako szczątkowe, pojedyncze maszyny niewykluczone, że coś takiego będzie miało miejsce. Dlatego słuchajcie, trzy głębokie oddechy, luzujemy, czekamy na oficjalną zapowiedź, a tymczasem zapraszam Was do oglądania małego lifehacka. Cześć, pozdrawiam Was. The only thing that I can lose. I never needed you to.